Cześć, jestem Paulina. W PWST studiuję finanse i rachunkowość, bo swoją przyszłość wiążę z biznesem. Mechanizmy rynkowe nie mają przede mną tajemnic. Zajęcia wzbogaciły moją wiedzę z zakresu prawa, bankowości i kontrolingu. Teoria to połowa sukcesu, dlatego w planie zajęć są także godziny praktyczne. To wszystko daje solidne podstawy do znalezienia dobrej pracy. Obierz kierunek na Jarosław i zapewnij sobie lepszy start. Przyjechaliśmy z Gdańska. Zespół w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie. Zagraliśmy dla przemyskiej publiczności kompozycje, które już na stałe wpisały się do naszego repertuaru. Są to zarówno tanga Sora Piazzolli, jak i nasze autorskie kompozycje inspirowane muzyką klezmerską. Aktualnie trwają przygotowania do naszego jubileuszu, który odbędzie się 10 grudnia. Mogę już chyba zdradzić, że zagramy ten koncert jubileuszowy w Radiu Gdańsk z Krzesimirem Dębskim, z którym zresztą kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę. Nagrał kilka utworów na naszej płycie, skomponował również jedną z kompozycji dla naszego zespołu i tak pokrótce przedstawiliśmy publiczności tu w Przemyślu nasz repertuar. Thank you.
i jesteśmy po raz pierwszy, muzycznie tak w zasadzie, jesteśmy po raz pierwszy w Przemyślu. Jest nam niezwykle miło, bo spotkaliśmy się z rewelacyjną publicznością przemyską i mamy nadzieję tutaj wracać. Skład od początku wyglądał tak, jak wygląda teraz u Państwa na ekranach. Wykonywaliśmy początkowo różne kompozycje z kolegą skrzypkiem, to był duet. Później do zespołu na krótko dołączyła wiolonczelistka Kamila Wrzykowska, która później szybko stała się żoną jednego z muzyków, czyli Joachima. Postanowiliśmy wyrzucić kobiety z naszego zespołu z różnych względów, żeby już więcej, prawda, nie popełniać takich błędów. Aktualnie w naszym zespole grają jeszcze kontrabasista Jarosław Stokowski, absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej oraz pracujący ze mną w Akademii Muzycznej w Gdańsku Andrzej Wojciechowski, również pierwszy klarnetista Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W tej chwili Zagan Akustik to kwartet, ale aranżacje i różne kompozycje sprawiają, że możemy te utwory wykonywać zarówno w kwartecie instrumentalnym, jak i w trio. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjedziemy do Przemyśla, bo warto dodać, że tu w Przemyślu odbywa się bardzo ważny międzynarodowy festiwal muzyki akordeonowej, który będzie w tym roku obchodził również jubileusz 25-lecia. Rozmawialiśmy dziś z organizatorami i mamy nadzieję, że kiedyś tu jeszcze dla przemyskiej publiczności wystąpimy. Jako wszechstronni muzycy powinniśmy powiedzieć, że zagramy wszystko, ale no, nie zagramy utworów, które źle będą brzmiały w tym składzie, a więc utwory wokalne bez tekstu, który w zasadzie jest często o wiele bardziej nośny niż muzyka, nie jesteśmy w stanie zagrać jakiegoś utworu, nie jesteśmy w stanie zagrać dużej symfonii, która została pierwotnie napisana na dużą orkiestrę symfoniczną. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zagrali na indiańskich łyżeczkach, na których świetnie koncertuje Joachim Łuczak. Posłuchajcie Państwo.
nie stronimy od wielu, wielu gatunków. Staramy się do swojej muzyki przemycać wszystkie nasze inspiracje i tak bardzo trudno jest powiedzieć, co właściwie gramy. W pewnym momencie wysłaliśmy naszą płytę jako na taką świeżynkę do recenzji, do Jazz Forum. To recenzja była bardzo pozytywna, ale stwierdzała, że to nie jest jazz. Wystąpiliśmy na festiwalu muzyki folkowej Polskiego Radia. Dostaliśmy wyróżnienie za kunszt wykonawczy. Było to wyróżnienie specjalnie dla zespołu ze względu na to, że tak, panowie, pięknie zagraliście, ale nie nadajecie się tutaj. To nie ta muzyka. W związku z tym tak w zasadzie nie wiemy, co gramy. Gramy troszkę inspirowanej muzyki folkiem, troszkę jazzem, troszkę muzyką klezmerską. Natomiast indywidualnie każdy z nas gra w bardzo wiele różnych rzeczy. Ja współpracuję z kwartetem smyczkowym, Andrzej Wojciechowski gra w Filharmonii Bałtyckiej jako pierwszy klarnecista, w związku z tym ma dużo bardzo wspólnego, tak jak każdy z nas, bo wyrośliśmy tak w zasadzie z Akademii Muzycznej w Gdańsku, więc każdy z nas ma dużo wspólnego z muzyką klasyczną. Jarosław Stokowski, kontrabasista, gra w każdym składzie, który został zmontowany na Pomorzu. W związku z tym Paweł Zagańczyk zajmuje się bardzo często muzyką współczesną i zamawianiem kompozycji. W związku z tym bardzo wiele staramy się robić bardzo, bardzo szeroko, jeżeli chodzi o ogólnie pojętą muzykę. Ja myślę, że jako, że po raz pierwszy jesteśmy w Przemyślu, to powinniśmy dla telewizów fundować jedną z naszych płyt. To myślę, że zdecydujemy jaką. Być może będzie to płyta Folk and Roll, nagrana wspólnie z Kazimierem Dębskim. Może do wyłonienia w drodze jakiegoś konkursu z bardzo trudnym pytaniem. Na przykład, która ze strun pękła dziś Joachimowi Łuczakowi na koncercie?